Dar woli Bożej tworzy rzeczywistą obecność Jezusa, jak w Eucharystii. Jezus mówi do sługi Bożej Luizy Picaretty: Świętość życia w mojej woli jest świętością całkowicie różną od innych świętości. I usuwając krzyże, umartwienia oraz czyny niezbędne do życia, które wykonane w mojej woli upiększają duszę jeszcze bardziej, nie jestem niczym innym, jak życiem błogosławionych w niebie. Dar woli Bożej nie tworzy mistycznego życia łaski, ale życie i rzeczywistą obecność Jezusa, jak w Eucharystii. Jezus ukazał się w moim wnętrzu, a sakramentalne zasłony utworzyły jakby lustro, w którym znajdował się On, żywy i prawdziwy. I mój słodki Jezus powiedział do mnie: Córko moja, to lustro to przypadłości chleba, które utrzymują mnie w sobie uwięzionego. Ja tworzę swoje życie w hostii, ale ona nic mi nie daje, żadnych uczuć, żadnego bicia serca, nawet najmniejszego kocham Cię. Jest jak martwa dla mnie, pozostaję sam, bez cienia jakiegokolwiek odwzajemnienia. A więc moja miłość jest jakby niecierpliwa, aby się wydostać i rozbić to szkło, aby wstępując do serc, znaleźć w nich to odwzajemnienie, którego hostia nie potrafi i nie może mi dać. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Ale czy wiesz, gdzie mogę znaleźć moje prawdziwe odwzajemnienie? W duszy, która żyje w mojej woli. Kiedy wstępuję do jej serca, natychmiast spożywam przypadłości hostii, ponieważ wiem, że najszlachetniejsze i najdroższe dla mnie przypadłości są gotowe, aby mnie uwięzić i nie pozwolić mi wyjść z tego serca. Serca, które da mi nie tylko życie w sobie, ale życie za życie. Nie będę sam, ale z moją najwierniejszą towarzyszką. Będziemy dwoma sercami pulsującymi razem. Będziemy wspólnie miłować, a nasze pragnienia będą jednym tylko pragnieniem. Tak więc ja pozostaję w tej duszy żywy i prawdziwy i tworzę w niej moje życie, tak jak to czynię w Najświętszym Sakramencie. Thank you.
przychodzisz do mnie. Z wysokiego tronu nieba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego. A czy Ty wiesz, czym są te przypadłości, które znajduję w duszy czyniącej moją wolę? Są jej czynami dokonanymi w mojej woli, które bardziej niż przypadłości rozciągają się wokół mnie i zatrzymują mnie, nie wewnątrz ciemnego, ale wewnątrz szlachetnego i boskiego więzienia, ponieważ jej czyny dokonane w mojej woli oświetlają i ogrzewają ją bardziej niż słońce. Och, jak bardzo czuję się szczęśliwy, żyjąc w niej rzeczywistym życiem, ponieważ czuję się tak, jak gdybym przebywał w swoim niebiańskim pałacu. Spójrz na mnie w swoim sercu. Jak bardzo jestem szczęśliwy, jak się rozkoszuję i odczuwam najczystszą radość. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego. A ja, mój ukochany Jezu, czy to, o czym mówisz, nie jest czymś nowym i wyjątkowym? To, że w tym, który żyje w Twojej woli, Ty żyjesz rzeczywistym życiem, czy nie jest to raczej życie mistyczne, które Ty tworzysz w sercach posiadających Twoją łaskę? A Jezus? Nie, nie. To nie jest życie mistyczne, jak w przypadku tych, którzy posiadają moją łaskę, ale nie żyją czynami ożywionymi moją wolą i nie mają wystarczającej ilości materiału do utworzenia przypadłości, aby mnie uwięzić. To jakby kapłanowi zabrakło hostii i chciał wypowiedzieć słowa konsekracji. Mógłby je wypowiedzieć, ale wypowiedziałby je na próżno. I moje życie sakramentalne z pewnością nie mogłoby zaistnieć. W ten właśnie sposób przebywam w sercach, które choć mogą posiadać moją łaskę, nie żyją w pełni w mojej woli. Znajduję się w nich przez łaskę, ale nie w sposób rzeczywisty. A ja, moja miłości, ale jak to możliwe, że Ty możesz w sposób rzeczywisty żyć w duszy, która żyje w Twojej woli? A Jezus, córko moja, czyż nie żyję w hostii sakramentalnej żywy i prawdziwy, duszą, ciałem, krwią i bóstwem?
A dlaczego żyję w hostii duszą, ciałem, krwią i bóstwem? Ponieważ nie ma żadnej woli, która sprzeciwiałaby się mojej. Gdybym znalazł w hostii wolę, która sprzeciwiałaby się mojej, nie mógłbym utworzyć w niej ani prawdziwego, ani wiecznego życia. I to także jest przyczyną, dla której przypadłości sakramentalne trawią się, kiedy mnie przyjmują, bo nie znajduję woli ludzkiej zjednoczonej ze mną, gotowej stracić własną, aby nabyć moją. Znajduję natomiast wolę, która chce być czynna, chce działać samodzielnie, a ja składam swoją małą wizytę i odchodzę. Natomiast w przypadku stworzenia, które żyje w mojej woli, moja wola i jego są jedną tylko wolą. I jeśli czynię to w hostii, to o wiele bardziej mogę to w nim uczynić. Przede wszystkim dlatego, że znajduję w nim bicie serca, uczucie, moje odwzajemnienie i mój własny pożytek, czego nie znajduję w hostii. Dusza, która żyje w mojej woli, musi posiadać w sobie moje rzeczywiste życie. Jak inaczej mogłaby żyć moją wolą? Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Ach, nie chcesz zrozumieć, że świętość życia w mojej woli jest świętością całkowicie różną od innych świętości. I wykluczając krzyże, umartwienia oraz czyny niezbędne do życia, które dokonane w mojej woli upiększają duszę jeszcze bardziej, jest niczym innym jak życiem błogosławionych w niebie. A ponieważ błogosławieni w niebie żyją w mojej woli, dzięki niej każdy z nich, jakbym istniał dla każdego z osobna, posiada mnie w sobie, żywego i prawdziwego, i nie mistycznie, ale w sposób rzeczywisty w nim zamieszkującego. Nie byłoby możliwym nazwać tego życiem nieba, gdyby nie posiadali mnie w sobie jak własnego życia. I jeśli zabrakłoby w nich małej cząsteczki mojego życia, ich szczęście nie byłoby ani pełne, ani doskonałe. Tak też jest w przypadku duszy, która żyje w mojej woli. Moja wola nie byłaby w niej ani pełna, ani doskonała, jeśli zabrakłoby mojego rzeczywistego życia, które ta wola tworzy. Prawdą jest, że wszystko to jest cudem mojej miłości. A co więcej, jest cudem nad cudami, który do tej pory moja wola wstrzymywała w sobie, a który teraz pragnie wydobyć na zewnątrz,
aby osiągnąć pierwotny cel stworzenia człowieka. Tak więc moje pierwsze rzeczywiste życie chcę utworzyć w Tobie. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba, potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego. Wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Dziś zamieszkałeś w moim sercu, Jezu. O Boże mój, w mej piersi zamknięty, a z Tobą niebo całe. Tobie chcę śpiewać razem z aniołami. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Nie z Serafinem łączysz się, mój Boże, ale z człowiekiem mizernym, który bez Ciebie nic uczynić nie może. Lecz Ty zawsze jesteś miłosierny. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Przychodzisz do mnie z wysokiego tronu nieba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba. Potężny Panie, Stwórco wszystkiego, wstępujesz w postaci chleba.